Nazywam się Lubomira Szawdyn, mam 76 lat, dwoje dorosłych dzieci, troje wnucząt, jeszcze pracuję zawodowo, a jestem z zawodu lekarzem o takiej rzadkiej specjalizacji, która pomaga ludziom zbzikowanym, czyli jestem po prostu lekarzem psychiatrą. Wszyscy się dziwią, jak to się stało, że można zostać takim dziwnym specjalistą, a to właśnie było, to właśnie będzie moja historia, którą wam opowiem. Otóż jak robiłam maturę, wtedy się robiło matury wcześniej, gdzieś miałam około 17 lat, jeszcze nawet niecałe 17, no to tato wymyślił, że ja będę inżynierem. Mama wymyśliła, że będę pedagogiem, będę nauczycielem. No i tak myślałam troszeczkę o tym, że będę budowała jakieś mosty, tamy, zapory, a może samoloty. Nie pasowało mi. A może będę uczyła dzieci. No też mi nie pasowało, bo nigdy nie ćwiczyłam tak naprawdę cierpliwości. A do dzieci trzeba mieć dużo cierpliwości. No i któregoś dnia w szkole również zapytano nas, no dokąd się po maturze wybieracie? No i ja powiedziałam, ja chcę być lekarzem. Tak się przestraszyłam tego, co powiedziałam. Bo właściwie sama nie wiem, skąd mi tak raptownie przyszło. No i jak wracałam do domu, to sobie przypomniałam, że właściwie to ja od małego gdzieś jestem takim trochę lekarzem. A to sąsiadka, jak się źle czuła, to ja latałam do apteki. A to druga, co leżała sparaliżowana, to uwielbiałam słuchać jej opowieści, siedzieć przy jej łóżku. A to ktoś tam dostał napadu padaczkowego na ulicy, więc ja byłam wielkim fachowcem, bo wiedziałam, że trzeba zabezpieczyć pacjenta przed jakimiś konsekwencjami. Umiałam nawet wziąć przez sukieneczkę czy przez ściereczkę język takiego człowieka z pianą na ustach i się w ogóle nie bałam. Gdzieś to miałam we krwi. No i przez takie podejście moje pomyślałam sobie, że jednak trzeba to sprawdzić. No i poszłam do szpitala na ulicy, już nie pamiętam, koło kościoła świętego Floriana, do szpitala Przemienienia Pańskiego i zapytałam, czy mogę zostać pomocnicą pielęgniarki. Powiedzieli, że nie, bo jestem za młoda. No ale pomocnicą salowej mogę zostać, bo brakuje rąk do sprzątania. No i postanowiłam kilka nocy w miesiącu spędzić w szpitalu, żeby zobaczyć, czy wytrzymam ten zapach, czy nie będę wymiotować, jak będą jakieś wydzieliny, które mi się nie będą podobały, czy ja w ogóle umiem być z chorymi tak naprawdę. No i właściwie ten, w cudzysłowie, staż jako pomocnica salowej, czyli teraz byśmy powiedzieli wolontariat, pięknie, zdecydował o tym, że właściwie jestem na swoim miejscu. Czułam się tam pewnie, wiedziałam, że moje posłuszeństwo, czyli pacjenta prośba jest natychmiast rozkazem i ja jak żołnierz muszę natychmiast spełnić życzenie pacjenta. No i poszłam na medycynę, ale to nie koniec tej historii, bo medycyna długa, długa, długa i pokus, żeby zrobić różne specjalizacje, równie dużo. No i na właściwie przez całe studia ja jeszcze nie wiedziałam, czy będę laryngologiem, czy będę ginekologiem, czy pediatrą. Więc poszłam na studia doktoranckie, więc sobie jeszcze studia przedłużyłam. No i w czasie tych studiów doktoranckich poszłam na staż na chirurgię. I na tej chirurgii się wszystko wreszcie zdecydowało. Bo się okazało, że większość pacjentów przed operacją właśnie mnie prosi o rozmowę. Prosi mnie, żebym ja potrzymała ich za rękę i posłuchała i porozmawiała i uspokoiła, żeby oni się nie bali operacji. Ale co gorsza, to większość pacjentów na tej chirurgii również chce być, żebym ja była zaraz, jak oni się obudzą po narkozie. No i taka doświadczona pielęgniarka mówi, właściwie pacjenci wybrali ci zawód.
Bo ludzie chcą, żebyś była przy nich blisko, chcą ci się zwierzać, chcą mówić o sobie, czują się przy tobie bezpiecznie, no to ty chyba zostaniesz psychiatrą. I taka jest moja droga do tego zawodu. Oczywiście potem, jak skończyłam studia, to się okazało, że również muszę być nauczycielem, bo trzeba uczyć innych. No niestety mostów nie projektuję i inżynierem nie jestem, ale jak się tak dobrze zastanowić, to właściwie stawianie diagnozy, no to jest tak jak równanie matematyczne, więc coś tam z tych marzeń taty i mamy ja jednak realizuję. No i często wspominam moją kochaną babcię, która mówiła, jak byłam mała, że ty to chyba będziesz pomagała ludziom, bo zawsze wszędzie pełno tam, gdzie się coś naprawdę dzieje. No i tak jest do tej pory. To jest moja historia.